Znajdujemy takie miejsca, które w lesie spełniają jedną i drugą funkcję. Są istotne dla miejscowego społeczeństwa i są istotne z punktu widzenia gospodarczego. Gmin na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile jest 58. W związku z powyższym nie tak łatwo zaspokoić wszystkie potrzeby, bo to są drogie przedsięwzięcia. Dlatego staramy się działać rozsądnie według priorytetów. I w ramach priorytetów dofinansowanie tego etapu kosztowało lasy ponad 1,5 miliona złotych. W sumie to ponad 4 miliony. Tymczasem powiat czarnkowsko-trzcianecki już złożył wniosek o dofinansowanie czwartego etapu. Na ponad kilometrowym odcinku droga zostanie poszerzona do 6 metrów i wykonane zostaną pobocza. Inwestycja ma ruszyć i zostać zakończona w 2025 roku.